Polska jest niekwestionowanym liderem w tworzeniu okien życia, miejsc, dzięki którym dziecko ma szansę na nowe, bezpieczne życie. Jedyne takie okno, okno, które wprost ratuje maleńkie życie. Wciąż zdarzają się mamy, które, które nie widzą innej możliwości a tak naprawdę ratunku dla swoich dzieci. I całe szczęście, że w ten sposób reagują, że pomimo tej swojej sytuacji szukają jakiegoś rozwiązania i to jest rozwiązanie dobre. Bo daje szansę na być może lepszą i bezpieczną przyszłość, mówi Marcin Osowski, działacz ProLife. Polska pokazuje światu, jak powinno się prowadzić politykę ProLife. W całej Polsce w różnych diecezjach jest 61 okien życia prowadzonych głównie przez Caritas. Od początku ich działalności odnaleziono tam 160 dzieci, podkreśla Paweł Trawka z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. To pokazuje, że to jest działalność potrzebna. Okna życia powstają zazwyczaj przy zakonach żeńskich. To właśnie siostry o te miejsca dbają i czuwają 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jeśli włączy się alarm, momentalnie zostają o tym powiadomione. Sygnał przechodzi bowiem przez ich telefony komórkowe. Rozpoczyna się procedura: siostry w pierwszej kolejności sprawdzają ogólny stan dziecka, następnie wzywane jest pogotowie, które zabiera dziecko do szpitala. W międzyczasie powiadamiany jest MOPS oraz policja, która usta czy dziecko nie jest ofiarą na przykład porwania? Mówi siostra Ewa Jędrzejak z fundacji Ewangelium Wite. Jeśli dziecko zostaje przyniesione do okna życia, to jest to traktowane jako powierzenie w dobre ręce i. Rodzice nie są poszukiwani, chyba że dziecko byłoby w złym stanie, było, nosiłoby na sobie ślady pobicia czy jakiegoś, jakichś innych drastycznych rzeczy, to wtedy rodzice będą poszukiwani. Następnie rusza szereg innych procedur, których cel jest jeden jak najszybsze znalezienie dla dziecka rodziny adopcyjnej. Siostry Boromeuszki z Wieloma takimi rodzinami, które zdecydowały się na taki krok, mają kontakt. I mamy okazję widzieć, jak te dzieci pięknie się rozwijają, że naprawdę dostały drugą szansę i myślę, że Panu Bogu możemy za okna życia dziękować. Z prawnej strony nieco mniej skomplikowany proces adopcyjny jest wtedy, gdy kobieta zostawi dziecko w szpitalu po porodzie, zrzekając się do niego praw. Taka sytuacja sprawia, że adopcja jest prostsza, przebiega sprawniej i jakby jest to lepsza sytuacja i dla dziecka, no dla rodziców może czasem trochę trudniejsza, ale jeśli kobieta wie, że nie będzie mogła dziecka wychować, naprawdę warto o tym powiedzieć w szpitalu jeszcze przed porodem. Organizacja Narodów Zjednoczonych wprost nie nie chce okien życia, co wpisuje się w jej szersze działania przeciwko dzieciom poczętym. W swoim rozporządzeniu zaleca Polsce, by likwidowała takie miejsca i sięga po hasło, że człowiek ma prawo do zachowania swojej tożsamości i historii. A jak wiemy, jakby fundamentem działalności Okna dla Życia jest to, że właśnie matka zachowuje tę anonimowość. No jednak w polskim prawie, w cywilizacji łacińskiej, w jakiej funkcjonujemy, Mamy, mamy zasadę, zasadę w naszym prawie obowiązującą, zasadę wyższej konieczności. I w tym wypadku, jak wskazuje ekspert, nie powinno być żadnej wątpliwości, że prawo do życia stoi ponad każdym innym prawem.